W Lechu pojawił się zimą 2013 roku. Do końca minionego sezonu rozegrał raptem 5 spotkań. Paulus Arajuri częściej przebywał w gabinetach lekarskich niż na piłkarskiej murawie. Kibice drżeli, że reprezentant Finlandii będzie transferowym niewypałem. Wszystko zmieniło się jednak w obecnym sezonie. Potężnie zbudowany stoper na swoim koncie ma już 27 spotkań i 4 strzelone gole. Dziś trudno wyobrazić sobie obronę Lecha bez sympatycznego Fina. I'm thankful for the chance that I got to show, but it also said it so many times before, the whole team, from the coaches to the players to the whole, I think we have been doing process and yeah, it's many things. We're playing better as a team, and then maybe the individual players are looking better as well, but I think it's the combination of everybody trying to be better together, and I think we are going the right direction. Arajuri obecnie jest uważany za jednego z najlepszych obrońców T-Mobile Ekstraklasy. Znakomita forma Paulusa została dostrzeżona także przez selekcjonera Finlandii. Lechita dostał powołanie na kwalifikacyjne spotkanie z Węgrami. Piłkarz twierdzi jednak, że to wciąż nie wszystko, na co go stać. I really hope that it's better than in the Swedish league, because it was a long time ago, and every time you try to get better, you try to practice and learn more things, so I really hope that I'm a better player now than I was 2 years ago. And of course, there is so many steps to take and so many things to learn. As a football player, you never get complete. You always have new things you want to learn, and I think that day that you get satisfied, then you stop developing and then you just keep the same level. Mistrzostwo Polski za rok 2015 byłoby dla Fina kapitalnym zwieńczeniem najlepszego sezonu w karierze. Nie da się ukryć, że życzymy tego Paulusowi z całego serca.